Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dema, to jest kolejny odcinek z naszej serii Dark Souls Wyzwanie i dzisiaj Kalamit. Przedostatni boss z DLC, czy ten wielki smok, czeka na nas, więc chodźmy na niego. Ostatnio pokonałem na streamie Artoriasa. Myślę, że widzieliście, jeśli nie, to odsyłam do poprzedniego odcinka na kanale. To wszystko robiłem na streamie, ale cały zapis z archiwum tam znajdziecie. Jeśli pamiętacie, to też zdobyłem na streamie klucz do gaffa tego, nie wiem jak on się właśnie nazywa, tego giganta ślepego z łukiem. No i niestety zaatakowałem ją, ona się jakoś tam nazywała na C, prawda? Ciret? Nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywała, szczerze mówiąc, wyleciało mi się z głowy. Nie jest to jakoś istotne, lecimy teraz na Kalamita, musimy pierwszy raz się z nim zobaczyć. W ogóle ją to mogę sobie spróbować zrzucić na przykład w przepaść. Bo tak normalnie na walce otwartej nie mam szans, schodzę na dwa strzały i ona tak szybko wyprowadza te ciosy, że po prostu nie mam absolutnie nic do powiedzenia w tej sprawie. Epickie, jeśli mi zaliczyło, że ją pokonałem. Sorry, wybaczcie za te krzyki, ale zabiję ją? Zaliczyło. Epic. Dobra, powiedzmy, że plan... No, wypełniony w 100%. Udało mi się ją zabić. Co z tego, że też przy tym zginąłem? To naprawdę nie ma znaczenia. O Boże, epic. Po prostu już... Czuję. Długo nie grałem w Dark Souls, bo miałem problemy trochę z prądem w domu, tam pisałem wam na Facebooku i w biuletynie, ale to nie jest ważne. Ale po prostu już czuję tą epickość tej gry. Ach, jak dobrze wreszcie powrócić sobie do Dark Souls. Dobra, już jesteśmy bardzo blisko Kalamita, przynajmniej tego obszaru, gdzie z nim będziemy walczyć. Pamiętam, że na niego jak się wchodzi, to chyba na trwogę nie mamy. Albo się mylę. W ogóle tutaj nam zaraz te wilki wyskoczą, pamiętam na streamie. Na streamie próbowałem raz przebiec sobie do Kalamita, ale padłem. No i też... o, właśnie tutaj są. No i też nie pamiętam kompletnie taktyki na tego bossa, dlatego to będzie też ciekawe, zobaczymy. Ogólnie dużo śmierci musiałem doliczyć na samym początku tego odcinka, dlatego teraz wam tak mówię, dlaczego jest trochę inna liczba śmierci niż w ostatnim odcinku, które mogliście zobaczyć na kanale. No i jest to po prostu dlatego, że doliczyłem tam wszystkie śmierci spoza nagrywania, z jakichś scen, których już po prostu nie wrzuciłem w jakiś materiał, ze streamów wszystko doliczyłem. No i też na przykład przed tym nagraniem miałem jedną właśnie śmierć po prostu w głupi sposób, to tego wam też raczej nie pokażę, bo na tym nie nagrywałem tego przed nagraniem, dlatego mówię. Dlatego po prostu takie wszystkie śmierci, Jezu, które gdzieś tam nie znalazły w oficjalnych materiałach niniejszych streamów, no to zostały właśnie doliczone w tym odcinku. Więc myślę, że jest ich dosyć sporo, nie wiem dokładnie ile, zobaczymy jak już zmontuję. Znaczy wy już wiecie ile tego jest. Dobra, czy ja dobrze idę? W ogóle muszę się zastanowić, a nie tutaj rozgadywać się. Chyba idę dobrze, tak mi się wydaje. W ogóle naprawdę już nie wierzę w to, że po prostu ta seria powoli się kończy. Ja już ją prowadzę ponad pół roku. Ją prowadzę od marca. Ja chyba opublikowałem w moje urodziny, chyba 6 marca. Był pierwszy odcinek, więc to no już ponad pół roku. Nieźle, nieźle. O, chodź, chodź, chodź. Dobra. Ale taktyka bez blokowania na te psiaki. Nieźle, dobra, ciekawe ile nam tutaj jeszcze ich wyskoczy. Mam nadzieję, że już żadnego nie spotkamy, chociaż tu chyba po tym przejściu jakieś będą, no ale nie wiem. Na tym Kalamicie możemy albo umrzeć, albo po prostu go sprowokować z ataku i uciec i potem wrócić do tego ucznika i mu powiedzieć, że ten Kalamit nas tutaj prześladuje i on go ustrzeli. No zobaczymy. Oczywiście najpierw musimy zjechać po drabinie, gdzie to jeszcze jakieś tam jest drabiny, tu jeszcze jakieś skarby były gdzieś. O, mamy właśnie Kalamita. Jeśli nie widzieliście, poznajcie Kalamita. Jest to właśnie smok z DLC, ale myślę, że go na pewno już widzieliście, bo to DLC troszeczkę już ma. Dobrze, zjedźmy sobie na dół. Już zupełnie się inaczej gra, bo ja ostatnio w betę Dark Souls 2 grałem. Więc kompletnie jestem taki... Dark Souls 1 jest zupełnie nieprzyzwyczajony, jeśli chodzi o mechanikę. No dobra, chodźmy w takim razie. Tutaj tak naprawdę chyba nie możemy go nawet zabić, dlatego że on będzie latać. Chociaż widziałem jeszcze jakąś tam taktykę dziwną, że ludzie go zabijali. Nawet bez pomocy tego ucznika. Ucieknę? Nie, nie ucieknę. Tak. No to druga śmierć w tym odcinku, jak nie i trzecia. Znaczy, siedem przed kamerą, no to chyba trzecia śmierć. W samym odcinku druga. I teraz chodźmy do tego NPC, zobaczymy czy on to ustrzeli, czy ja dobrze to pamiętam. Bo klucz mówię, zdobywałem na streamie. Mam nadzieję, że zdobyłem, tak kojarzę przynajmniej. No zaraz się okaże, że nie zdobyłem i będzie dupa. Pamiętam, że zawsze próbowałem tutaj spaść, a szkoda, że tu się nie da. Zastanawiałem się, co by się stało, a tutaj po prostu nie widziałem na ściana.
Dobra, trzymaj się kciuki, żebym miał ten klucz, bo jak nie, to się po prostu wścieknę, że będę musiał całą tą lokację jeszcze raz przechodzić. No już go słychać, jak tutaj przygotowuje oręż. Zobaczmy. No, mam klucz herbowy, świetnie. Dobra, weźmy do góry i sobie z nim pogadajmy. Poskarżmy się, że nas ten kalamit tam niedobry prześladuje. Jakbyś nie mógł mu w głowę strzelić, jak jesteś przecież taki epicki, no. Musisz w skrzydło celować. Wiecie co, zazwyczaj pomijam dialogi, ale on jest taki epicki, że nie będę tego robić. Thanks to thee, he left this world with honor intact, and here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly, but for every one of them, we lost 70 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At our twilight, old thoughts return. And great waves of nostalgia. Ale ty usłyszałeś tego kalamita, czy jak? Bo wiem, że... There's very little to be said. What good is a dog? I've no hares to hunt, but I'm lucky to be alive, I suppose. No, jest tutaj kalamit. Aha, dobra, wiecie co? Chyba spieprzyłem. Bo tu trzeba tak rozegrać to, że chyba najpierw z nim rozmawiamy, później dajemy się zabić, więc musimy tam pójść jeszcze raz. Tak mi się wydaje, że to trzeba było rozwiązać. No, zaraz zobaczymy. To w ogóle kalamit jest, no, tam na dole. Więc jest gdzieś w tamtą stronę. To są za skarby? Aha, tu jest... A, to jest ta winda, to jest początek lokacji. Okej, okay, nieźle to jest wszystko zrobione. Po prostu powiem wam szczerze, że... no ja nie mogę w to uwierzyć. Jak ja zaczynałem to wyzwanie, to ja w życiu bym nie pomyślał, że ja dojdę do tych lokacji w DLC. A co dopiero, że ja przejdę to wyzwanie, no bo... Nie wiem, no nie mogę być aż taki pewien, że to przejdę, jest zła strona. Ale po prostu... No... Mam takie przeczucie, że raczej mi się uda, prawda? Bo nawet jeśli by mi się nie udało z Manusem, w co wątpię, bo na Arturia się też myślałem, że mi się nie uda, widzieliście. No, kilkaset prób, ale w końcu się udało. No to po prostu nawet jakby mi się, jak już nie udało jakimś cudem tego wyzwania zakończyć, a uda mi się, ale jakby się nie udało, no to to tak naprawdę już bardzo daleko doszedłem, jestem z siebie naprawdę bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że tamte wilki, czy tam pieski, jak to woli to nazywać, mi nie przybiegną tutaj, jeśli tam do nich nie podejdę. Chyba nie powinny, chociaż boję się, że się na mnie rzucą. Idą? Nie, stoją w miejscu. Znaczy, ja też ledwo to widzę, więc wy na filmie też pewnie tego nie widzieliście. Oj, 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 tu jesteś. No! Kurde, zawsze musimy jeszcze trafić. Będę musiał w ogóle sobie ognisko jeszcze ulepszyć, bo z dwoma potionami na kalamita to może być trochę kiepsko. Chociaż na kalamicie to też nie będzie mieli możliwości, żeby popełnić jakiś błąd, bo to będzie coś jak Artorias. Po prostu jedno trafienie, nie żyjemy, do widzenia, dziękujemy bardzo, fajnie się walczyło, spróbuj następnym raz. Ostatni nam został, miejmy nadzieję. No, chodź tutaj. Świetnie. W ogóle coś z nich wypada? Nie orientuję się za bardzo. Z tych normalnych wilków, czy też coś wypada? Szczerze mówiąc, jakoś się nie kojarzy, żeby coś z nich tutaj leciało. Jeśli coś wiecie, to dajcie znać. Spróbuj ucieczkę. No, można by uciec, mówię, ale... Można na nim też zginąć. Wystarczy, żeby po prostu on tutaj przyleciał raz. O, tam mogliśmy zeskoczyć, na te półki skalne i tam mamy dużo skarbów. To ja właśnie źle zrobiłem, że wjechałem, no ale nie będę się cofać oczywiście, bo to by długo trwało i zresztą nam to jakoś na skarbach nie zależy. Tam jest jeszcze chyba skarb za tym wodospadem, albo coś takiego. Dużo tutaj mamy oczywiście. No i leci kalamit. Znaczy, czy bym mógł się obronić od tego? Szczerze? Nie ma szans chyba. Moją postacią to jest niewykonalne. Jak widać. Najmniejszych szans nie ma. Nawet na bloku.
Ja się boję, co to będzie na Manusie, jak on będzie tak napierdzielać te kombo swoje tymi łapami. To będzie po prostu jakaś masakra, naprawdę. Oczywiście piszcie mi rady już teraz na Manusa. Już pisaliście dużo, ale mam wrażenie, że za mało. Na Manusa nigdy nie ma za mało rad, bo po prostu. O, właśnie, do tego NPC jestem za bardzo rozkojarzony, jeśli gadam coś. Na Manusa po prostu no nie ma czegoś takiego jak za mało, jak za dużo rad. Po prostu na niego się przyda jak najwięcej. Piszcie o różnych pierdołach. Może jak rozpoznać jakiś cios, żebym trochę też sobie czasu zaoszczędził, albo przynajmniej żebym miał jakieś pojęcie, jeśli chodzi o tą walkę. Bo oczywiście na Manusa będę podchodzić bez użycia tego, o, naszyjnika, który nas chroni od magii Manusa. Aczkolwiek myślę, że jeśli będę na tym Manusie się męczyć już te na przykład 300 razy, to myśl, i jeśli za każdym razem będę ginąć na przykład. Kiedy on będzie już miał końcówkę życia i mnie za każdym razem będzie niszczyć magią, no to wtedy użyję ten naszyjnik, żebym po prostu już tutaj nie rozpieprzył czegoś. Ale to mówię, w ekstremalnym przypadku dopiero użyję tego naszyjnika, tak? To będziemy próbować bez. No ale zobaczymy, jak tam będzie na Manusie. Dobra, słuchaj, jest sprawa dla ciebie. Musisz Kalamita zastrzelić. Morus, Black Dragon posing the duress? Tak, pomóż mi. Yes, I thought as much. He's called Calamite. Ferocious dragon indeed, even mighty Anor Londor dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but my intent is to persevere to the bitter end. No oczywiście, że tak. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee. Jego też lubię, I'll do naprawdę. much for Epicki thy service NPC. to our tortoise. Go to można było zabić, żeby Now, zdobyć chyba część jego ekwipunku, ale tego nigdy nie robiłem. see how Dlatego, że God po prostu punishes darzę go sympatią. dragons. Jest świetny i nie będę go dla jakiegoś ekwipunku zabijać. Dobra, obejrzyjmy sobie tą epicką cutscenkę, jak on zestrzeli tego smoka. Podkreślam, jest on niewidomy. No to na pewno wiecie, oczywiście. Niektórych rzeczy w tej grze nie będę pomijać, jak na przykład właśnie tej cutscenki. Dobra, nie będę gadać oczywiście też. No i to jest dobry strzał. A truer shot was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying. Knighthood's highest calling. No dobrze, w takim razie musimy spełnić nasz obowiązek, musimy zabić Kalamita, czyli już, jak już mówiłem, przedostatniego bossa. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o niego, to nie pamiętam za bardzo jakichś tam ciosów, ale popowiadam wam troszeczkę o Manusie, ponieważ nie wiem, czy oglądaliście moją serię Magiem, ale jeśli tak, to na pewno pamiętacie, że na Manusa miałem nawet problemy moim magiem, który już tam był przekokszony, tam biłem po parę tysięcy z magii. To Manus to tak był nad problemem jak na mojego maga. I nawet samo dojście do bossa było problemem. To ja naprawdę nie chcę nawet myśleć o tym, co mi się będzie działo. I z jednej strony chciałbym walczyć z Kalamitem jak najdłużej, żeby nie być na tym etapie, że Jezu, teraz muszę iść na Manusa. Proszę, pomóżcie mi. Ja już nie chcę. A z drugiej strony chciałbym zabić tego Kalamita i mieć po prostu spokój, bo ja wiem, jak będę rage'ować na tym, to będzie. Znaczy, mamy takie mieszane uczucie co do tego bossa, bo szczerze mówiąc, dla mnie Kalamit w odczuciu moim, naprawdę, będę żałować tego, co powiem, jest najsłabszym bossem ze wszystkich DLC. Przynajmniej w odczuciu na razie. Na pewno to uczucie zostanie odwrócone o 180 stopni, zostanę wdeptany przez niego w ziemię i zostanę spalony żywcem kilka razy, ale tak jest moje odczucie.
Przynajmniej po tej serii magiem i jednej prywatnej postaci. Jednej, jak nie kilku. To jest moje odczucie. Bardziej się męczyłem na strażniku sanktuarium niż na tym smoku. Naprawdę, nie wiem dlaczego. Jestem jakiś dziwny. Wy piszecie, że ten smok jest najtrudniejszy ze wszystkich, że Manus jest łatwiejszy, że Artores jest najłatwiejszy, niektórzy piszą. Jak widać, ile ludzi, tyle zdań. Naprawdę dziwne, dziwne. No ale zobaczymy, jak mi pójdzie teraz na kalamicie. Mam nadzieję, że jak już tu się nie wyłamie z tej mojej tej konwencji, że go zabiję po paru próbach i że mi się powiedzie. No ale zobaczymy. Na chwilę przerwę nagrywanie, w razie czego by mi komputer skraszował czy coś, żebym tego klipu nie stracił. Do usłyszenia za sekundę. Dobra, wchodzimy w takim razie na kalamita po raz pierwszy. Po raz pierwszy już oficjalnie z Fogiem. Będziemy po raz pierwszy walczyć z tym bossem oczywiście. A, no i oczywiście wiedziałem, że o czymś zapomnę. Mogę się niby teoretycznie teraz wrócić chyba przy użyciu kości, ale tego nie zrobię. Dlaczego? Znaczy, po co bym się jeszcze w ogóle wracać? Jak widzicie, butelki jest tu są 5. No ale to będzie takie pierwsze podejście, takie bardziej już poglądowe. Czarny smok kalamit. Zaraz go zobaczymy, tam będzie iść w naszą stronę, stamtąd właśnie. O, już leci. No, zobaczymy. Jeśli ktoś mi napisał, żeby nie było za łatwo, to żebym... Już mnie zmiażdżył. Żeby nie było za łatwo, żebym spróbował mu odciąć ogon. Wy chyba sobie jaja robicie! W ogóle chyba nie powinienem elektryczności używać, co? Nie wiem. Czym tutaj się powinienem posługiwać? Nie chcę wiedzieć. Znaczy, spróbować mogę jeszcze... Ognisto. Dobra, to już wiemy, jaki cios będzie, znaczy jaki jego atak będzie dla mnie najgorszy ze wszystkich możliwych. Czyli chyba to latanie w powietrzu i atakowanie pod siebie. To będzie chyba najgorsze. Dobra, do usłyszenia na kalamicie za sekundkę i... No, drogę oczywiście tutaj wam wytnę, żeby was po prostu już nie zanudzać, więc do usłyszenia za sekundę przed Fogiem standardowo. Wow, witam was bardzo serdecznie ponownie przed Fogiem i powiem wam takie coś. Taka akcja jak tutaj nigdy w życiu by się w Dark Souls 2 nie udała. Tam nie przejdziecie przez Foga, o nie, tam animacja już nie ratuje. Wiecie co, kusi mnie, żeby je zabić, ale boję się, że ugryzą mnie dwa razy na raz i umrę. Na jeden strzał właściwie w sekundę i nie będę miał nic do powiedzenia. No i co? No, no i oczywiście znowu zapomniałem o tym, żeby bonfire'a sobie ulepszyć. No super. No dobra, testujemy teraz pałkę ognistą. Drugie podejście takie oficjalne już na kalamita. Zobaczymy, jak mi tym razem pójdzie. Ostatnio nie było aż tak źle jak na pierwsze spotkanie. Gorzej mi poszło z Arturiasem za pierwszym razem. Dlatego, że nawet go nie uderzyłem. Chyba za pierwszym razem. Albo raz go trafiłem. Tego dwa razy, albo trzy nawet uderzyłem. Więc jest lepiej. O. Wow. Dobra, ognista jest lepsza. Przynajmniej z tego co widzę, tam chyba 118 wbiłem. Tutaj dużo więcej. To ci jaja. Ojojoj, to jest najgorsze. Ale miał... Jezu, chciałem powiedzieć, ale miałem fuksa, jasne. Ty demo, nigdy nie masz fuksa. Ale wiecie co, mam takie wrażenie, że z tym bossem aż tak źle mi nie pójdzie jak z Artoriasem. Albo to jest tylko takie złudne. Miejmy nadzieję, że nie, ale wydaje mi się, że ma naprawdę duże szanse i że coś tu się wydarzy. Dobra, nie zapomnę. Demo, spokojnie, ja wiem. Znaczy, muszę się oczywiście tutaj zaopatrzyć w Humanity. Szczęście mam takowe, dobra. I ulepszymy sobie teraz ognisko oczywiście. Z tym człowiekiem, mam nadzieję, że nikt mnie teraz nie zaatakuje. No i rozpalmy sobie tak powiedzmy do... Dobra, może do tych 15 sobie zrobimy. Więc choć wstańmy sobie, jeszcze raz to ulepszymy. Chociaż może właściwie na max to nawet damy. No stąd nawet do... No znaczy do Manusa nie jest za blisko, ale mam humanity wystarczająco dużo już do końca gry, więc nie ma co się tutaj oszczędzać. Dajemy sobie na maxa. Później jak mi by na przykład jednego tego... butelki Jestusa, jakby mi jednej zabrakło, to już bym potem się zaklinał, jakbym przez to umarł. A tak lepiej mieć za dużo nawet niż za mało. Dobra. W takim razie rozpalmy na maksa. Możemy sobie wstać, mam 20 buteleczek. Zobaczmy, czy aby na pewno tak jest, 20. Dobra, w takim razie do usłyszenia, do zobaczenia przed bossem. Ojoj, to jest bardzo niebezpieczne, jeden raz mnie ktoś trafi i nie żyje. Przejdźmy przez Foga, okej, udało się. Naprawdę, Dark Souls 2 to będzie masakra dla speedrunnerów. Ja nie wiem, jak oni będą teraz te speedruny robić, jak Fog nie będzie ich tak naprawdę chronić już aż tak bardzo, jak przynajmniej tutaj. Dobra, nie będę się teraz przejmować speedrunnerami, skupmy się na moim zadaniu. Oczywiście tam mamy w ogóle Krystalizarda, teraz zauważyłem, ciekawie. On w ogóle zaskakuje, nie wiem, czy on ginie, czy co. Nieważne, słuchajcie, Kalamit w ogóle nawet nie jest obowiązkowym bossem chyba, z tego co się orientuję, bo tak naprawdę moglibyśmy sobie teraz pójść nawet na Manusa. Ale nie będziemy tego robić, oczywiście Kalamita chcę zabić, bo on jest epicki.
ręki, jak widać. Nie wiem, w którą stronę muszę przewrot robić, ale nie wiem, czy właśnie do tyłu może, czy robić w lewo, czy jak on atakuje na przykład z prawej, to czy w prawo robić, czy w przeciwnie. W przeciwnie to chyba mu wskoczę pod pysk akurat, ale w prawo to się rzucę w pysk. Więc chyba do tyłu powinienem robić te uniki, no ale nie wiadomo, w Dark Souls czasami jest naprawdę dziwnie, jeśli chodzi o tą kwestię. No ale wiecie, to dlatego, że nie byłem po prostu pustym i dlatego mi nie poszło, bo nie jestem przyzwyczajony do bycia w takiej formie. Dobrze, do usłyszenia w takim razie przed Kalamitem, nie wiem, które to już jest podejście, bo straciłem rachubę. Nieważne. No oczywiście umarłem jeszcze po drodze na tych pieskach. Do usłyszenia przed bossem, miejmy nadzieję. Okej, teraz było naprawdę bardzo gorąco, jeśli chodzi o moje dojście do tego bossa, ale na szczęście przeżyłem. Jezu, znowu mamy tego Lizarda. Znowu on zaskakuje. Może tym razem go tutaj trafię nawet i zabiję w końcu? Wkurza mnie takie coś. Ale zobaczymy. Teraz już wiem, gdzie jest, więc może mi nie zniknie. No, nie zniknie. Co ci wypadło? Tytanic. No to spadło. O Jezu! Jaki zasięg on ma tego? Olbrzymi! Ja pieprzę. Mogę zblokować i mi zostaje pół HP. To i tak mi nic nie daje, bo połowę tracę, więc ginę na strzał. Dobra, ten atak jest całkiem fajny, nie jest aż taki zły. Można po nim go raz uderzyć. W miarę bezpieczny. Najgorsze jest to takie ten taki... próba ugryzienia nas z boku. No i atak z ten oczywiście. Przepraszam, zapomniałem. Od tego chyba ani razu mi się nie udało jeszcze uciec. O! Kiedyś musi być na pierwszy raz, nie? Ale i tak na fuksie. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem, jak ten boss w ogóle jeszcze tutaj funkcjonuje. Nie znam jego wszystkich ataków, jak dobrze wiecie na pewno. Było świetne po prostu. Będzie złe? Nie. Przeżyłem, okej. No, jak robić te uniki? Jak robić te uniki? Ja się pytam, Kalamicie, co? Że on ma zasięg 360 stopni. No, to chyba do tyłu. Nie, no, do tyłu też nie zrobię, bo on ma duży zasięg. Do przodu, znaczy po prostu on się wysuwa strasznie. A ktoś mi jeszcze z was proponował, żebym odciął mu ogon. Nigdy w życiu, nigdy w życiu. Okej. Do usłyszenia przed Kalamitem, powoli zaczynam się wkurzać, więc soczek na uspokojenie się jakiś przyda. I do usłyszenia przed bossem. Dobra, w końcu doszliśmy sobie na Kalamita. Już jesteśmy za fogiem, więc zejdźmy na bossa. Wiecie co, może tym razem sobie spróbujemy jednak z elektryczną, bo nie pamiętam dokładnie, jakie obrażenia robiłem. A wolę być pewny w tej kwestii. Jeśli zaraz okaże, że on jest odporny na ogień, a na wrażliwy na elektryczność. Albo odwrotnie, no nie wiem, zobaczymy. Przejdźmy do walki po raz kolejny. Już oczywiście Lizard nam się tutaj nie zespawnował. No, nie zespawnował się, okej. Chodź, chodź, Kalamicie. No. Chyba do tyłu. No dobra. To do tyłu. Podejść i nie trafimy go. Dupa, dupa, dupa. O Jezus Maria. Teraz dopiero dupa. To ma taki zasięg wielki, że ta stamina mi schodzi na same uniki. Masakra. Naprawdę, straszne. Trafił mnie, ale przeżyłem. No dobra. Jezu, nie! To nie wiem, czy to mnie na hita zabija, czy nie. Aha, świetnie. No po prostu genialne. Trzeba do tyłu robić uniki, albo uciekać w lewo, a nie w stronę, z której on zieje tym. O Jezu. Cieszę się. W skałę wbił głową. No po prostu... nie, to mi się nie podobało. To było beznadziejne. Mam nadzieję, że teraz nie lepiej pójdzie. I czego w ogóle raz uderzyłem? Chyba nawet ani razu go nie trafiłem, dlatego nawet nie wiem, jak ta pałka się sprawuje, więc spróbujemy sobie jeszcze raz. Do usłyszenia przed Kalamitem, mam nadzieję. Kolejne, kolejne, kolejne i znowu kolejne podejście na Kalamita. Miejmy nadzieję, że nie z takim samym skutkiem, jak wszystkie poprzednie podejścia. Oczywiście jestem cały czas na tym etapie, co się uczę jeszcze jego ciosów. Nie jestem jeszcze obyty z bossem, tak jak to było z Artoriasem, to mi zajęło dużo czasu. Później z Artoriasem po prostu, jak on już po prostu wiecie, jak on już zmieniał pozycję, na przykład robił jakiś ruch ręką, już zaczynał ten ruch ręką, to już widziałem, jak on skończy, już widziałem, co on chce zrobić. A tutaj nie wiem tego jeszcze. Serio, nie wiem jeszcze. Wow, większe obrażenia. No pewnie, że większe obrażenia niż podczas używania ognistej pałki. O wiele większe, to muszę elektryczną używać. Świetnie. Szkoda, że wtedy próbowałem z ognistą, bo nawet mi nieźle szło. Jak na najgorszą broń. Teraz to już w ogóle.
Jezu! Jezu, nie! Nie, 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 nie. Jezu, zrób jakiś cios, żebym mógł się uleczyć i mi... Jezu, muszę przestać mówić to samo słowo ciągle? Nie, 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 nie. To było bezpośrednie, trzeba na bok robić, okej. Tego jeszcze nie znałem. Mimo, że mu zjechałem strasznie mało życia, czuję się, jakbym był bardzo bliski od zabicia go. Bo zjechałem jakieś dwa paseczki niecałe. No, dziwne uczucia co do tego bossa, wiecie? Znaczy, cały czas mam wrażenie, jakby on był prosty do zabicia, a z drugiej strony ja widzę tak obiektywnie patrząc, że słabo mi na nim idzie, że on jest ciężki. Ale mam takie uczucie, jakbym się w ogóle na nim nie męczył, w sensie, czuję się, jakby to było proste, naprawdę. Ja nie wiem, jak to określić w ogóle, to jest jakieś dziwne. I pewnie przez to trochę tak zakłamuję i dla mnie, i tak powiem, pewnie jak go zabiję, że to był na mnie łatwiejszy boss. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że powinienem sobie z nim szybciutko dać radę. Na pewno będzie łatwiejszy niż Manus. O Jezu, Jezu, Manus. Nie, ja nie chcę Manusa. O Boże, co to się będzie działo na Manusie? Manus jest chyba nie wiem, czy najlepszy boss, znaczy najtrudniejszy przynajmniej w całym Dark Souls. Może? Czy z DLC Manus dla mnie jest na pewno faworytem. Jeśli chodzi o poziom trudności, on jest no bezkonkurencyjny tutaj. Dajcie znać, co wy sądzicie, bo widziałem ostatnio, że naprawdę wiele osób ma jakiegoś swojego innego tutaj z nienawidzonego bossa. Dlatego jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie. Dla mnie na początku przynajmniej nawet był strażnik sanktuarium gorszy. Jezu! Manus tak teoretycznie, jakby nie patrzeć na... No co tu się dzieje, że wszystkie te psiaki wpadają w tekstury? Jakby nie patrzeć w... Znaczy zgodnie nawet z historią i fabułą, to Manus powinien być lepszy od Artoriasa, no bo w końcu z nim wygrał. Dobra, uleczmy się. I chodźmy na Kalamita po raz kolejny. Zawsze mam tutaj 1080 dusz, jeśli chcę z nimi walczyć, jeśli nie, to mam oczywiście 0, logiczne. Też jest taka ciekawostka. Znaczy... Nie sprawdzałem tego jeszcze, ale... Znaczy kojarzę coś mi się, wiecie, że z tym wodospadem było coś związanego, że Kalamit chyba przez niego nie przechodzi. Nie będę z tego korzystać, bo szkoda mi czasu na jakieś tam niesprawdzone rzeczy, ale wydaje mi się, że on chyba przez ten wodospad nie przejdzie, a tam jest jeszcze jakaś skrzynka na końcu tego. To, że jest skrzynka, to na 100% pamiętam. Ale czy on tam nie przejdzie, tego nie wiem. Znaczy może nie przejdzie, bo jest za duży. Jezu! Dobra, Kalamit powoli swoim postępowaniem zmienia moje nastawienie do niego. Powoli stwierdzam, że on jest naprawdę jednak silny. Serio. I no nie powiem, że jest silniejszy od Artoriasa oczywiście, jeśli jeszcze, ale zobaczymy, jak to będzie później. Dobra, wiecie co, bo ja teraz już przegadałem całą drogę, nie chcę drugi raz tego powtarzać, więc po prostu zatrzymam tutaj nagrywanie i znowu jakoś będziemy przed bossem. Bo wiem, że wy chcecie oglądać walkę, a nie tutaj jakieś moje paplanie, więc do usłyszenia przed bossem. Dobra, po raz kolejny przed Kalamitem, mam nadzieję, że tym razem nie pójdzie mi aż tak źle jak ostatnio, bo wtedy... To... Nie, to była masakra jakaś, wiecie, że nawet ani raz go nie trafiłem. Zobaczymy. Wtedy, jak na streamie przed wejściem, znaczy... Podczas walki zwycięskiej z Artoriasem ja się skupiałem i bardzo mało komentowałem. Być może to się sprawdzi. Jeszcze z tym razem z komentarzem podejdziemy takim pełnym, jak ja to zawsze robię. A później spróbujemy troszeczkę bez komentarza powalczyć sobie z tym bossem. Zobaczymy, czy będzie różnica, jeśli chodzi o ilość HP zjechanego. Można tylko zabije. Kto wie? Dobra, to już znamy. Po tym widzę, że mam chwileczkę, żeby go trafić nawet w pysk, chociaż raz. To jest cios, znaczy jego atak, po którym ja mogę wyprowadzić jakiś cios, fajnie. Okej, okay, się wkurzył. Jego jeszcze nie znałem chyba. No i dupa. Chyba, że zdążę? Dobra, zdążę. To trzeba do tyłu od razu robić. Dobra, ogarniamy sobie ciosy teraz. O Jezu, nie trafiłem. Znowu furia. Jak jesteśmy za bardzo... jak po prostu jesteśmy blisko, to on próbuje nas rozdeptać. Okej. Okay. Już znamy takie zachowania. I to nie jest pierwszym bossem, który takie coś praktykuje. Ale jest jeden z pierwszych bossów, który tak strasznie spamuje. Jezu! Jakim cudem! Na jeden strzał, przecież ostatni to pół HP zabierało, jeszcze się blokowałem. Dobra, wiecie co? Popróbujemy troszeczkę bez komentarza. Ja to jakoś wam ciekawie zmontuję, bo nawet nie wiem, ile ten odcinek już trwa. Tak sądzę, że jakieś 25 minut, może 30. No zobaczymy. Teraz będzie to kilka prób tutaj bez komentarza, żebym to miał możliwość jakoś tego zmontowania i trochę się bardziej wtedy też skupiam, więc do usłyszenia przed Kalamitem. Znaczy nie, do usłyszenia, tylko do zobaczenia przed bossem już za sekundę.
No to tak jak mówiłem, teraz podejście bez komentarza, a może z takim szczątkowym, delikatnym komentarzem. To się jeszcze zobaczy, jak to będzie podczas walki, bo czasami nie jestem w stanie się powstrzymać od dodania czegoś od siebie podczas walki. Dobra, teraz skupmy się na maksa, tak jak na streamie. Nie czytam czatu, tak teraz nie komentuję. Chciałem zaryzykować. I coś tak czułem, że to się tak skończy. O, jeszcze ten atak. O, dziękuję bardzo za ten prysznic świetny. No, dziękuję bardzo. O to nam właśnie chodziło, żeby zaprezentował swoją siłę. Dobra, do usłyszenia, znaczy do zobaczenia lub do usłyszenia przed kalamitem za sekundę. I muszę przestać mówić to, bo po prostu robić cięcia. Bo to jest niepotrzebne. Mit Kalamit, czyli kolejne już podejście na tego bossa. Oczywiście ze szczątkowym komentarzem po raz drugi. Miejmy nadzieję, że będzie jakaś większa różnica niż to było ostatnio. Bo jeśli nie będzie tej zauważalnej poprawy w mojej walce bez komentarza, to będzie znaczyło, że coś się ze mną nie tak. Albo że jeśli nie gadam, to się nie koncentruję. To by było dziwne. Okej, oczywiście przestaję teraz gadać. Pięknie. Jeden z potężniejszych ataków na sam początek. No nie patyczkuje się Kalamit. Oj, nie ma co. Ani trochę. Serio. Serio. Oj, to był błąd. Kto był błąd? Oj, wiecie co? Coś mi się wydaje, że na Kalamicie spędzimy więcej czasu niż na Artoriasie, bo tak teraz patrzę, to... Z Artoriasem było lepiej. Serio. Nienawidzę walczyć z bossem, który jest olbrzymi. Bo z takiego ciężko jest po prostu objąć całego w kamerze i... No nie wiem, ciężko jakoś. Ja wolę walczyć z takim bardziej humanoidalnym niż z jakimś tam stworem, jakimś smokiem czy manusem, jakimś dziwolągiem. No jakoś tak mam po prostu. Łatwiej jest przewidzieć chociaż, nie wiem, bo u Artoriasa też było ciężko z niektórymi atakami, ale u tego to jest w ogóle masakra jakoś. Mam nadzieję, że za jakieś kilkaset prób już się nauczę jego ciosów przynajmniej. I że za jakieś, no też kilkaset, albo może 1000 prób w końcu go pokonam. No zobaczymy, jak to będzie. Dobra, już właściwie doszedłem prawie do bossa, to sobie przebiegnę te pieski tutaj szybko. Żeby was tutaj oczywiście nie zanudzać, to sobie zrobimy to szybko, nie będę się z nimi tutaj zmagał ani walczył, jak to jest zazwyczaj. Czy... O właśnie. Chciałem wam powiedzieć, że tu się jakoś ciężko nie obiega i oczywiście, żeby potwierdzić tą moją tezę, to gra zaraz zrobi tak, że te pieski mnie zabiją. O, albo jednak i nie. No, w Dark Souls 2 już był łatwy, ale to już mówiłem kilka razy. Dobra, uleczmy się. Może zejdziemy sobie teraz po tych półkach skalnych tutaj? Czemu by nie? Gdzie one się znajdują? Chociaż też mi się wydaje, że to się źle zakończy i to bardzo źle. No, życie będę tracić tylko. Bez sensu. W ogóle czy on podejdzie, jak ja tutaj będę stać? No jasne, że nie. Muszę zejść na dół, nie? No. Chociaż tutaj bym mógł stać, na tej, i on by do mnie przyszedł. No fajnie, bym mógł na niego zaskoczyć, albo nie, fajnie, bo on by podleciał i mnie zniszczył pod muchem swoim. Zmytłby mnie z powierzchni ziemi po prostu. Nie, właśnie też czy powinienem od niego uciekać, czy bardziej podejść do niego i między łapami na przykład biegać, ale wydaje mi się, że chyba powinienem uciekać. Takie mam wrażenie, mimo tego, że ma kilka ataków dystansowych. Kilka, no! Większość praktycznie są takie mega dystansowe. Mi się wydaje, że chyba jednak i tak powinien go na dystans grać, chociaż mogę się mylić. Ostatnio od tego umarłem chyba. O Jezu, jakie kombo! Ale mnie załatwił. Co za spryciarz, kurczę. Myślałem, że on chwilę, że... O Jezu, się mogłem się zabić. I to jest chyba dobra sytuacja, żeby mógł odciąć ogon, ale tego nie będę praktykować. Znaczy, jeśli się uda odciąć, fajnie. Jeśli nie, też fajnie. Będę żyć chociaż. Ale bez ogona będzie miał trochę cięższe zadanie w zabiciu mnie, dlatego że po prostu będzie miał... Będzie pozbawiony kilku ataków. Wiecie co? Dobra, ja zatrzymuję nagrywanie i trzy podejście na Kalamita z komentarzem i kończymy odcinek, bo naprawdę nie wiem, ile on już trwa. Do usłyszenia, do zobaczenia zaraz. No dobrze, tak jak mówiłem, trzy podejście na Kalamita, ale trzy ostatnie. Zatem przejdźmy do walki oczywiście. Idzie już Kalamit. To mnie wkurza, że on za każdym razem musi do nas tutaj podejść. Okej. I uciekamy, uciekamy, uciekamy! Już tak czułem, że to... ...tym nas będzie chciał zaatakować. To powinien sobie spokojnie obejść. Już powoli ogarniam niektóre jego ciosy przynajmniej. Niektóre to już jest sukces. Teraz nauczę się kolejnych dodatkowych i będzie bardzo dobrze.
A o, będzie zjebanie. Bo zrobię przewrót w lewo, on mi zrobi do tyłu. Dlaczego? Nie wiem, czy to jest wina emulatora, ale naprawdę, na Arturiasie też raz zginąłem przez to. Robię po prostu gałką w lewo, robię w lewo, a on mi robi do tyłu przewrót, albo do przodu. Nie wiem, nie wiem, czy to jest wina emulatora, pada raczej nie, bo normalnie jak chodzę, to jest okej. Ale jak robię czasami z kółkiem, to mi czasami robi do tyłu przewrót, ja nie wiem, o tutaj chodzi po prostu. No ale dobra, jeszcze dwa podejścia w takim razie. No dobrze, przedostatnie podejście na Kalamita w tym odcinku, zjedźmy sobie na dół. Myślę, że następne będę podejścia już, znaczy podejścia. Od następnego odcinku chyba będziemy startować odtąd, tutaj z dołu, z tego miejsca. I bez tego zjazdu na drabinie, bo to też kilka sekund teraz już materiału kradnie. A bez tego nudnego elementu, myślę, że odcinek będzie mógł troszeczkę dłużej potrwać. Znaczy dłużej, będzie więcej podejść niż z takiego tam dochodzenia do włosa. Coś jest tak jakbym przy nim bardzo blisko. O Jezu! Jak on może mnie tym złapać? Nie wiem. Wynik. Nie dostał w łeb. I ja też dostałem w łeb. Tylko że troszeczkę mocniej, bo spadłem na jeden strzał. Oczywiście mówiłem, że jeszcze jedno podejście na bossa, więc ta śmierć to jest tylko... To się nie liczy, to się nie liczy. Jedno podejście na bossa, więc nawet tutaj mogę na tych psiakach ginąć miliard razy, a i tak będzie jeszcze jedno podejście na bossie w tym odcinku, więc spokojnie. O, już się uleczył. Czy ktoś na SR1 też tutaj gra? Pozdrawiam, jeśli to jest ktoś z was. Dobrze, w takim razie ostatnie podejście na Kalamita w tym odcinku. Jestem cały czas ciekawy i po prostu biję się z myślami, jak mi pójdzie. Ale oczywiście wiem, że to wszystko zależy ode mnie, dlatego się muszę skoncentrować na 100%. To jest ostatnie podejście, nie mogę dać mu się zabić po jednym trafieniu, bo to będzie wstyd i słaby akcent na zakończenie materiału. No ale zobaczymy, powoli już jestem też trochę taki zdenerwowany, trochę zmęczony, więc nie wiem, jak mi pójdzie, no ale zobaczymy. O Jezu, a dobra, dobra, elektryczna. Tak właśnie mówię, jestem trochę już zmęczony, dlatego też musicie mi wybaczyć. Dobrze, że drugiego ataku nie wyprowadził, bo już by mnie tutaj nie było. By się bardzo szybko zakończyło to podejście. Uciekamy, uciekamy. Jezu, to jest najgorsze. Jak on z tej szarży swojej. O, ja pieprzę. I teraz przeżyłem, a wtedy nie, a jak się nadblokowałem. Nie rozumiem tego. Weźmy się. Po tym mógłbym go uderzyć. Albo i nie. Jezu, odejdź, proszę. Mnie chyba rozeptać nie może, ale nie będę ryzykować, jakoś tu się pewnie nie poczułem na tym bossie jeszcze za bardzo. Super, jestem przy ścianie. Aż widzieliście zachowanie? Byłem obok wodospadu i on już nie chce do mnie podejść, bał się. Nie no, żartuję, on to teraz też odchodzi, a się mnie nie boi raczej. A mnie nie chce za bardzo iść, bo tam można chyba spaść, wiecie? Nie wiem dokładnie. O Jezu, nie, 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 ale błąd! Tym razem to była moja wina, nie pada. Tym razem! Nie mówię, że wtedy była. O ja pierdolę. Chcę zmienić kierunek. Jestem w dupie? Chyba? Nie, nie jestem. A może jestem? Jezu, ile z nim walczę? A jeszcze nic mu nie zrobiłem. O, wbił się w ścianę i we mnie! O Jezu! Jak on to zrobił? On jakby upadł i potem mnie dobił jeszcze. Wbił w ziemię. Dobra, tego nie znałem, to było pierwszy raz. I dobra, wiecie co mogę stwierdzić po tym odcinku, po tych próbach, bo to już jest koniec, naprawdę, ja już nie będę walczyć, bo widzę, że idzie mi fatalnie, idzie mi coraz gorzej, mogę stwierdzić tylko jedno. To, co było na Artoriasie na początku, to było lepsze, to było niebo a ziemia w porównaniu do tego, co tutaj się dzieje, naprawdę. Spodziewałem się, że Kalamit będzie słaby. Przejechałem się na tym, wiedziałem, że tak będzie. Ale i tak mówiłem, ja po prostu to wiedziałem, że tak będzie. I wiedziałem, że to się tak skończy, że się okaże, że Kalamit będzie mi się śnić po nocach, w najgorszych snach oczywiście. No i to tyle, po prostu masakra. Piszcie rady w komentarzach poniżej dotyczące walki z Kalamitem. Oczywiście też jeśli chodzi o Manusa, bo Manus już niedługo będzie. Możecie też pisać jeśli chodzi o Gwyna, bo to już ostatni boss. Trzech bossów do końca wyzwania, to jest coś. Zakończymy serię, która jest niesamowicie ważna dla mnie. To będzie kamień milowy w historii kanału, bo serię prowadzoną przez pół roku ponad już zakończę. I to seria jako, nie jest zwyczajnego jakoś tam let's playa, Jezu, to jest przerażające te ich dźwięki, ale po prostu wyzwanie, to jest coś więcej niż zwyczajne zagrajmy, więc zachęcam do oceny tego materiału, oczywiście tak podsumowując ten film, do komentowania, oceniania też i do, znaczy do oglądania również innych serii na tym kanale, pisania propozycji, rad i tak dalej, wszystko w komentarzach poniżej, do waszej dyspozycji zostawiam, dzięki za uwagę, cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć, oczywiście ukłonimy się tutaj na sam koniec, jak to czasami robiłem, znaczy jakieś, zawsze to robiłem, a ostatnio zapominam,
I ktoś tutaj jest. Widzę, że też gra bez ekwipunku. Być może to jest ktoś z was. Jeśli tak, to pozdrawiam serdecznie. Dzięki za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się, na razie. Hej!